głosów. Właściwie zaczynam dzisiaj z miejsca nietypowego. Za chwilę wejdę do samochodu, bo nie słychać głosów. Jestem Kelsey. Zaraz opowiem coś więcej o tym zdarzeniu. Post, dzień czwarty. Okej, okay. To że, o właśnie, dobra, to zacznę od tego. To, że ja poszczę, to nie znaczy, że inni ludzie mają się zmienić, nie? To taka ideologia właśnie do tego, wiecie, jak alkoholik na przykład przestaje pić, nie? To nagle wszyscy w rodzinie, nie wiem, muszą pochować alkohol, muszą gdzieś nie chodzić na imprezy z alkoholem, bo alkoholik przestaje pić. Serio? No serio, tak się zachowują alkoholicy i mówią, że jeśli żona idzie na imprezę z alkoholem, to jest powód dla którego on zapija. Czy jeśli w domu jest alkohol, to znaczy, że on zapija. Ja wiem, że to jest gówno prawda, bo to nie o to chodzi. Moja córka może wpindalać coś, co tam je. Daj mi spokój. Daj ci spokój. A to ode mnie zależy, czy zrobię coś z tym zapachem, który dociera do moich nozdrzy. No okej. To tak na początek. Jak się czuję? Zajebiście. Wstałem dzisiaj o 6, bo chodzę bardzo szybko teraz spać, bo mi się trochę zegar biologiczny przesunął. Byłem tak sportowo, a nie, trochę poćwiczyłem. Byłem na jakimś takim wydarzeniu, jakiejś konferencji, nie wiem jakiej, ale zresztą to nie ma żadnego znaczenia. A później byłem tam troszkę, popracowałem u siebie w firmie fizycznie. I generalnie rzecz biorąc, jest pełno energii. To jest dzień czwarty. Właśnie dzisiaj moja córka powiedziała, że się już nastawiam, że za chwilę będę miał spadek energii. I trochę może tak jest, bo ja już miałem tak kiedyś taki post, głodówkę, czy jakby to tam zwać. I w 6 dniu był bardzo ogromny spadek energii. I dzisiaj już jakby się na to nastawiam. To jest debilne, bo tak naprawdę jak moja córka mądrze powiedziała, bo to młoda dziewczyna jest. Bardzo mądra dziewczyna. Powiem tego, że je to, co je. Ale ona... No dobra, nieistotne, bo to nie o niej przecież, to o mnie. Okej, okay, dzisiaj chciałem jeszcze tylko poruszyć taką kwestię odpowiedzialności, bo zdarzyły się też parę takich, dostałem od Was wiadomości, czy na prywatnych od osób, które gdzieś tam znam prywatnie lub na fanpage'u, którzy obserwują mnie i mówią: Adam, głodówka jest niezdrowa. Ja wczoraj mówiłem, jakie mam do tego podejście, ale dzisiaj nie ten wątek chciałem poruszyć. Adam, głodówka jest niezdrowa, a Ty masz wpływ na ludzi. Więc mogą pójść za tobą, więc to jest przerażające, co ty robisz. Okej. No to dzisiaj chciałem powiedzieć tak 3-4 słowa na temat tej odpowiedzialności. Nie jestem za nikogo odpowiedzialny. Jedyną osobą, za którego jest odpowiedzialny, to jestem ja. Już. Dzisiaj mogę być tylko odpowiedzialny za swojego syna, bo tak naprawdę jest to człowiek, który patrzy do mnie do góry i koduje to, co powtarzam. Już. No ale z całym szacunkiem, ludzie, którzy mnie obserwują, jesteście już raczej małymi dziećmi, takich wiecie, do 3 lat, żebym mógł wam coś zakodować. To tak jak, nie wiem, czy pamiętacie, wystawiłem jakiś taki filmik, że wysiadam z samochodu i robię takie tam tańcze, no tańcze to za duże słowo, próbuję się przemieszczać w rytm muzyki. Ktoś napisał: ty debilu, bo tam mój syn strata tata, zero odpowiedzialności przez takich debili. Jak ja to dzisiaj widzę? Ja to widzę dzisiaj tak, że jeśli ktoś myśli, że przez obejrzenie jakiegoś filmu ktoś popełni jakieś bzdury, albo ktoś podejmie decyzję o niejedzeniu, bo ktoś coś, to nie do końca jest tak. To jest tak, że po prostu ktoś ma bałagan w głowie, ale nie jestem odpowiedzialny za ten bałagan, bo nie jestem jego tatą ani mamą. To on decyduje, co chce ze swoim życiem zrobić. Dzisiaj się pozbyłem odpowiedzialności, bo ja cały czas myślałem, że to, co robię, to spowoduje u kogoś coś tam. Dzisiaj wiecie, jaką mam narrację na siebie, że jestem sfokusowany na sobie. Jeśli mi jest dobrze, to jest ok. Czy inny musi być dobrze? To zależy tylko i wyłącznie od Was, czy będzie Wam dobrze, a nie ode mnie. Oczywiście ktoś się może zainspirować, że nie wiem, ja tam poćwiczyłem, dzisiaj nagrałem jakiś filmik, kurde, i poszedł, nie wiem, na rower albo, nie wiem, na sańki, cholera wie, gdzie tam mieszka. No ale to była jego decyzja w mózgu, to on poczuł tą potrzebę. Ja byłem w zdarzeniu aktywującym, ale co zrobicie ze zdarzeniem aktywującym, to już jest wasz wybór. No to tyle dzisiaj a propos tej odpowiedzialności, że przeze mnie może się ktoś zagłodzić albo zrobić sobie krzywdę. Ja tak tego nie widzę. Jeśli ktoś chce tak widzieć i chce być odpowiedzialny za cały świat,
No to niech sobie jest. Ja tak kiedyś żyłem, że chciałem być odpowiedzialny za innych ludzi, cały czas patrzyłem, co, wow, masakra. Dzisiaj już tego nie robię. Także dzisiaj jest czwarty dzień. O, czwarty. Czwarty dzień. Jest ok. Jest po prostu bardzo ok. To jest bardzo dobry dzień. Kocham odwiedzisko.